Siemaneczko, gałgany, inne waćpany, zapewniam, że dzisiaj nie jestem naćpany, z tej strony bubunga przez duże py. A to kolejny odcinek z Dark Souls 2, Scholar of the Fair Seen Motherfucker. W poprzednim odcinku dotarliśmy do innego ogniska, pokonaliśmy przy okazji bossa. Między odcinkiem wybiłem tutaj przeciwników oraz kupiłem kilka klejnotów życia. Tak. Anyway, dzisiaj jesteśmy dosłownie o krok od spotkania Pejta. Po raz kolejny. Nagle słyszę jakieś podejrzane dźwięki. A, no tak. Dzisiaj postanowiłem, że postaram się do niego dojść, a jeśli już nie zdążę dzisiaj. O kur... Piękny początek odcinka, zdechłem już w pierwszej minucie. Nie wiedziałem, że on też ze mną zaskoczy wtedy. Myślałem, że uda mi się ich odciągnąć jakoś. No i wybicie początkowych przeciwników poszło w pizdies. Wejdziemy w Dark Souls 2. A czy mogę zrzucić jakoś? Dobra. Ładniliśmy sobie item. A czy trafi go z tej odległości? A nie, chyba niekoniecznie. A z tej? Jeszcze nie. Okej. Okay. No kuźwa. Myślałem, że może się to w sumie udać. O, nice. I pozostaje mi się teraz spuszczony łeb. A może i nie? Pokażę, jak powybijać tych przeciwników bezpiecznie. What? Ut. Okej. A teraz sobie zapchnę tego tutaj. Drugi tego chyba nie zauważył. Magia się bardzo przydaje w tej części. W ogóle w Soulsach. Już jeden do mnie nawala. Spalimy pułapkę. Stoimy tutaj. Jest taki przycisk. O, nie zabiłem gnoja. Super. Dobra. Jest gdzieś tu jakiś przełącznik, bo tej lokacji już niestety za bardzo nie pamiętam. Ja nie wiem, jak odblokować tutaj kraty. Chyba, że tego co kojarzę, to gdzieś tu była ściana justyczna. Ale chwila ważonej tutaj nie widzę. Weźmy po prostu po drabinie. Okej. Mieć mnie widzi. Teraz trzeba uważać, bo czeka nas pułapka. O, tam nawala na nas ta baba z fireballami swoimi. Dobra, z tymi strzałami nic mu nie zrobię. Ognisty moty, jak miło. Okej. Dobra. Jeszcze niżej. No, trafię czy nie trafię? Okej. Dobra, teraz możemy otworzyć ścianę egzotyczną. Lecimy powoli. A może. O, co za głupia, wredna szmata.
Ja się tak łatwo nie dam wkurwić. Ja się nie będę denerwował. Te bezczelne mędy. A teraz po prostu speedrunujemy. Nasz pan akrobata coś sobie udłował. O ludzie, jakie on akrobacje wykonuje, jak on biega. Dobra. Teraz tego tutaj. No i uderzyłem w ściany. Fak. No, i ładnie. Użyjmy sobie klejnotu, czy... Nie, no nie stoi tam nikt. Co on robi? Tym razem suczy się tak łatwo nie zamierzam dać. Kocham tę robotę. Dawno nie było odcinka. Muszę w końcu wrócić z nagrywańskiem. A trzy firebole naraz, co? Może to może utarczy? No i po problemie. Magiczny kamień, kwarcowy pierścień zaklęcia. Co to daje? Większa obrona przed magią. Okej, spoko. Lecimy w takim razie dalej eksplorować. A spotykamy tu naszego starego znajomego. Prawie że mi się otruł. Na tą bawę trzeba uważać. Dobra. Niedaleko znajduje się boss. Pójdźmy najpierw na górę. I tu się znajdują kolejne ściany iluzjotyczne. Mamy bonfire. Aż nie będę przy nim siadał. I jeszcze tutaj. Zobaczmy, czy to nie mimik. I otwórzmy skrzynkę. Skamieniały przedmiot. Zanim pójdę na bossa, to jeszcze sobie poeksplorujemy oczywiście. Tu też trzeba będzie uważać i to bardzo. Łatwo jest się tu otruć. Już się żem otruł. Próbuję używać ciężkich ataków. Próbuję użyć strzały dłuż. A tak też pokonujemy normalnie. Dajmy od życia. Nie! Dobra. Bierzemy przedmiot i na tą skrzynkę już trzeba uważać, ponieważ pierwszy raz w tej części spotykamy się z mimikiem. O ile dobrze pamiętam. Dokładnie, musimy szybko spierdzielić. Nasz mimik się otruł.
Miki są cholernie OP. Można poczekać, aż się otruje całkowicie. Można go również po prostu bić. Wypada z niego hak oraz rękawice ciemności. Zaraz sprawdzę, co to za itemy. Mogę nawet teraz. Możemy dać klucz Farosa, ale to będzie troszkę takie marnowanie itemu, dlatego że tutaj dostaniemy jedynie taką oazę spokoju. Na razie pozbądźmy się przeciwników, również trzeba uważać na tych leżących. Chciałem spróbować gnoja sparować, ale się coś nie udało. A ciężkie... Cholera. W każdą beczkę, w której można się otruć, wchodzę. A, szmaty się też otruły. Można w sumie poczekać, aż już zdechną. No i zdechni. Szata strażnika grobów. Okej. Tam jest dojście do bossa, ale na razie tam oczywiście nie idziemy. Chyba najlepiej w następnym odcinku to dopiero zrobimy. Zacznijmy od łucznika. Tu jest dosyć niefajne przejście. Oż kuźwa. Żem oberwał. Fak. Jakoś przeżyłem. Czy to jest ściana jezdyczna? Nie. Aby nas tylko nie trafiła. Wejdźmy sobie tutaj. O nie. Jest tu dwóch. O nie no. To nie będzie takie łatwe, jak myślałem jednak. No cóż, przynajmniej jesteśmy niedaleko. Nie chcę na razie iść do bossa, bo się boję, że zaraz mi Pate ucieknie po pokonaniu go. Ło, to było ładne. Okej, następny. Dobra. Szpony manekina dostaliśmy. Jest to pewnie jakaś wybitna broń. To ja zrobiłem, ja pierdzielę. What the fuck. Właśnie, że znowu zbugował grę. Najpierw obok, na samym początku gry, obok kotyła, a teraz... A te zwłoki to już w ogóle. Bije i się otruje pewnie, albo oberwie strzałą. Ani jedna gnoja nie trafiła. No jak miło. Wejdźmy sobie wyżej. Jak zwykle oberwę.
Tak. Mogłem to łatwo zabić. Dobra. A czy to może jego również? Jego to nie wysadzi. Ale mnie to wszystko może zabić. Dobra. Może mnie trafić tutaj nawet. A może niech sobie strzeli fireballami. Mam inny pomysł. Dobra. Tu będzie trzeba uważać. O, tu jest grynojarzy dwóch. No już miał drugi. O nie, no kurwa, zawsze tu zdechnę. Nienawidzę tego miejsca. Zawsze może tutaj zginąć. Super. Gdyby tak spróbować speedrun zrobić z tego gnojstwa. Chyba tylko te trzy gnoje mnie nie zaatakowały. Chciałem powiedzieć, nie przeszkadzajcie sobie, ale... Że ci mają ochotę na swój... Nie! Zlechłem z takiej wysokości. Co ja robię? No w końcu chcę wygrać tutaj. Pokonać tą dwójkę frajerów. A speedrunowe jednak nie ma sensu. Leżysz? 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 I? Leżysz? Chyba się zrobiłem. A, zacykałem pewnie z różdżki. Dobra. Jeśli mam z tym problem, to użyję może kupy człowieka. Najciężej będzie im mnie zabić. Niby. No oczywiście, że tym oberwę. No czemu by nie? Teraz szybko tutaj. Jest. Tu jest. No i jeszcze mi otruł. I łami. Dychaj się. No nie, zdechnę znowu. Ja pierdzielę. I to chyba zaraz wytnę. Kogo on mi namierza? Nienawidzę prostej kamery w tej grze. Jeden. Drugi. Trzeci. A potem dwóch naraz. Ja że się otruję pewnie. Byłoby słabo, gdybym się otruł. Tym razem uda mi się uniknąć strzały. Oczywiście, że nie. Jeszcze się otrułem najlepiej. O, żyjący mech. Estus. I teraz tego gnoja. Przejdź raz w to.
I zaczynamy ponownie zabawę. A gdyby tak najpierw wyjść na górę. No chcieli wejść za mną, a ja tymczasem spuszczę twierdzę. Dobry pomysł. O nie, no znowu. Estus, szybko. Kurwa. Ja się tak łatwo nie poddam, gnoje. Przejdę to miejsce. O. Nie poddam się. Właśnie. Ja teraz się otrułem. I jest tusa. No. Estus. Następnym razem powinno się udać. Najważniejsze, żeby tak łatwo się nie otruć. I będzie dobrze. Poczekajmy na staminę spokojnie. Zabijmy jak najszybciej jego. I zaczynamy. Otruwamy się na dzień dobry. A czemu on nie użył mechu? No i zginę tu. A może i nie? Jest szansa. To chyba już wygrana. W końcu. Dobra, teraz pójdę sobie tam. Będę mógł otworzyć teraz skrót. O, właśnie, w końcu. Tu spotykamy w końcu Peita. Bagowała mi się. O nic nowego nie powie. Teraz możemy otworzyć. Nie, jeszcze nie możemy otworzyć. Teraz musimy dojść do skarbu. Aby się do niego zakradniemy. Ubijmy gnoja. Może jednak nie. Teraz idziemy tutaj. Okej. I co teraz? Teraz chodzimy tędy. Otwieramy skrót. I przy okazji bierzemy skarb. Wielka ciężka strzała dusz. Bardzo fajna znajdźka się nam trafiła. Wracamy do Peita.
Wait, what? Powinien teraz dostać znajdźkę od niego. Teraz spierdziłem wątek fabularny. Pomagał Gany. To byłoby na tyle. Poczytam w internecie na temat tej linii fabularnej. Dlaczego nie dostałem znajdźki od niego? Jakby co, wytłumaczę, o co chodzi. W następnym odcinku, więc trzymajcie się, Gałgany, i cześć!